Hej, hej, witajcie moi kochani. Dzisiaj postanowiłem wrócić do mojej starej wioski w Clash of Clans. Nie grałem już w sumie w Clash of Clans parę lat, z 3. Nie pamiętam dokładnie, ale z 3 co najmniej. Dlatego wróćmy sobie do naszej wioski. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. Mamy po angielsku napisy, dobra. A, no i żeby odzyskać naszą wioskę, musimy ją zniszczyć, zdobyć ją. Już kiedyś coś takiego wiedziałem. Teraz musimy się zastanowić, jak tutaj zaatakować. Wiecie co? Szczerze mówiąc, ja bym zrobił tak, 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 tak i tak. A, i tak, wiecie co? Rzucimy sobie i będzie git. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra. I tutaj ulepszymy sobie ten. Mamy tutaj dobrze, dosyć. Dobra, dobra, no idziemy, idziemy. Jak już pokonam tutaj, to wam dokładnie omówię, co gdzie jest i tak dalej. Moją wioskę. Nie wiem, czy dużo się tu zmieniło. A mam wrażenie, że trochę tak, bo nie wiem dlaczego, ale nagle mogę jednostki przywracać. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale nie żebym narzekał. Ajajaj, chciałem dwie armaty wziąć na raz, ale niestety się nie udało. No ale dobra, nie jest najgorzej. Weźmy sobie tak. Nie, no spokojnie powinniśmy to wygrać. Myślę, że tutaj nie ma żadnej spiny, żadnej trudności, że tak powiem. Zostało nam jeszcze kupę pek. Jeszcze została nam Queen, no i w sumie to już wygraliśmy tak naprawdę. No, chlaśni 99 i co nam zostało? Zaraz zobaczymy. A, ta jedna wieżyczka została, ale to zaraz ją rozwalimy. Pekki rozwalą. No i dobra, mamy perfekt na 100%. Return home. No i dobra. Later potem ocenia. Coś tu mamy, jakieś nowe rzeczy, które musimy sprawdzić. While you are away. Kończyły się, dobra. Co my tu mamy? Save, start, dobra. Możemy wybrać coś do upgrade'owania, ale czy my chcemy coś upgrade'ować? Chyba nie chcemy nic upgrade'ować. A, możemy sobie kogoś wytrenować. Nie, wytrenujmy sobie może. O, smoka sobie wytrenujmy, bo to będzie fajne. I zbierzmy sobie surowce. Dobra, i co my tu mamy? Bully Deer House, no pamiętam. Ale i co? Finish it when you are away. Dobra, ulepszały się, dobrze. Coś jeszcze? A, mamy trzech Bully Deerów. Kiedyś było dwóch, jeśli dobrze pamiętam. To teraz co, trzech jest na start normalnie, czy jak? O, i dostaliśmy boosta, jak nas nie było. A, no to czyli teraz jest trzech Bully Deerów, a wcześniej ja z tego co pamiętam było dwóch. I można było dokupić sobie trzeciego, teraz jest na odwrót. W sensie trochę inaczej. No. No już kliknąłem i o co chodzi? Nef Dark Elixir. Suggested Upgrades. Dobra, Elixir Store. O, i mamy nawet podpowiedź, co ulepszyć. To jest dosyć ciekawa opcja, nie widziałem. Wcześniej chyba tego nie było. Archer Queen. Ulepszmy sobie Archer Queen. I co oni nam jeszcze proponują, żeby ulepszyć? Dark Elixir Drill. No to ulepsz. A nie, zbudujmy sobie. Gdzie go zbudujemy? Wiecie co? Może zbudujemy go sobie. Wiecie co? Może zbudujmy go sobie. O tutaj. Czekajcie. O. I dobra. I mamy wszystkich trzech w progresie. Czekajcie. Coś tutaj mam. A. Dodanie do znajomych, ale nie znam tego gościa, więc nie. Jesteśmy w jakimś klubie? Nie. A nie, jesteśmy w jakimś klubie, ale on ma dwóch chyba członków, przynajmniej dwóch online na razie. Dobra, zobaczmy, jak wygląda nasza wioska. Jak widzicie, jest to trochę, szczerze mówiąc, tech harasz. Kiedyś tak myślałem, że o, jak będę ulepszał, to będzie dobrze, ale no widzicie zresztą, jak wyszło, choć nie jest najgorzej. Teraz na to. To, na czym bym się teraz skupił, to przede wszystkim ulepszanie murów.
Albo bym kupił boosta, a mamy boosta, a boost co daje? Boost daje, że 10 razy szybciej przez godzinę, czyli byśmy to skończyli budować. A, nie możemy nic na razie upgrade'ować, a jakie są? Irish Sweeper, dobra. Ale mamy bardzo dużo hajsu i to się głównie liczy. Boost left, ale co boost left? Co to jest w ogóle? A, że chyba. No nie wiem, nie jestem pewien co to znaczy. Dobra, zobaczmy. Możemy kupić 2,5 miliona hajsu i 500 gemów za 5 zł. No, 500 gemów za 5 zł to jest dosyć dobry wynik według mnie. Bo możemy sobie za to kupić, jeśli dobrze pamiętam. A nie, zwiększyła się cena, bo kiedyś chyba był Bulidir House 1 za 500. Może z czasem się zwiększyło. Zobaczmy, co tu się zmieniło ogólnie. Może zacznijmy od defensa. Może zobaczę coś, czego wcześniej nie było. Ale na razie widzę wszystko. No ten scattershot o to. Szczerze tego wcześniej nie widziałem. Nie wiem, czy było. I Tornado Trap, tego też wcześniej nie widziałem. Z resources zobaczmy, nic tu nie ma ciekawego. Dobra. O, mamy tutaj gembox, ale nie możemy nic zrobić, bo niestety. Czekajcie, czy my mamy 6 milionów, prawie 7. Jeszcze do tego mamy drugie 7 tutaj. No, ciekawie, nie ma co. Dobra, ale zobaczmy. Gdzie jest nasz ekwipunek? Gdzie możemy zobaczyć, co my wszystko ma, nasze przedmioty? Poczekajcie. A, tu możemy sobie skupić skina, ale nie obchodzi mnie skin. Poczekajcie, poczekajcie. Zobaczymy sobie. Nie, dobra, nie ma tu nic interesującego, ale gdzie są moje przedmioty? Gdzie ja mogę sobie. No dobra, mniejsza. No to nie wiem, weźmy sobie tego Bulidiera tam ulepszmy, żeby szybciej, ale tylko on jeden będzie budował szybciej, czy wszyscy będą budować szybciej? Zaraz zobaczymy. A nie, wszyscy będą budować szybciej chyba, tak? Ten szybciej robi, a ten. A, też szybciej robi, dobra. Myślałem, że tylko jeden Bulidier będzie szybciej robił, ale to dobrze, że wszyscy. No dobra. Czy atakujemy kogoś? No, chyba możemy spróbować, nie? Zobaczymy. Poczekajcie, jaką mamy armię? Możemy upgrade'ować? Nie, musimy mieć techa na 10. Mamy 8 tych i tych. Mamy fulla w mikstury. Dobra. I zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zaatakujmy sobie kogoś. No dobra, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy opłaca się go? No nie bardzo. Choć no jest łatwym celem, ale szczerze mówiąc. Zasobów nie potrzebujemy, może weźmy sobie do kogoś innego. 31, jeśli wygramy, wiecie co? Szczerze mam wątpliwości, czy mu byśmy dali radę, więc pójdźmy sobie dalej. 30, nie, za łatwy. Szukam takiego jakiegoś mniej więcej zbalansowanego. Nie, tutaj 15, nie potrzebujemy. 11, nie, bardziej szukam takiego, którego. Mógłbym zaatakować i zdobyć jakąś dużą, wiecie, ilość punktów. Ale w międzyczasie chciałbym. Wiecie co? Mam wątpliwości, bo tu pewnie jest. No właśnie. Dobra, zaatakujmy sobie. Dobra. Dobra, tak sobie rzućmy. Kurczę, no myślałem, że chociaż trafię w te oba, ale widzę, że nie trafiłem, niestety. W sensie chciałem w oba działka, ale się okazało, że w żadne nie trafiłem. No ale dobra, jedziemy z tą pekką. Zobaczymy. No Jezus Maria. Myślałem, że one pójdą sobie od razu, a one bokiem idą. Jezus Maria, jak ja tego nienawidzę, jak ja rzucam na przykład pekę i one zamiast iść na przykład na umocnienia, to one idą sobie właśnie na dookoła. I zobaczcie, i one teraz będą sobie tak chodzić dookoła. I przegramy prawdopodobnie, bo jakie ja nienawidzę, właśnie dlatego nie lubiłem grać w Clash of Clans, bo zawsze te peki głupie i inne takie właśnie te brały na cel w ogóle jakoś kompletnie z dupy. W sensie tak jak widzicie teraz, one zamiast pójść do przodu,
to one sobie idą dookoła. I co to ma być w ogóle? Co to ma być za, przepraszam, taktyka? Co to? Kto w ogóle to projektował, że tak powiem? No, no dobra, te peki mają na tyle dużo życia, że może coś się uda. No mamy już jedną gwiazdkę. Ja tam wierzę w to, że te peki właśnie mają tak dużo życia, że jednak myślę, że dwie gwiazdki na pewno będą, trzy nie jestem pewny. No ale widzicie, to jest, dla mnie to jest po prostu śmieszne, że te peki po prostu wybierają sobie okrężną drogę, nie wiem. I zobaczcie, minęło tyle lat, a pekka dalej chodzi jak jakby była tępa. Więc jak widać, to się dalej nie zmieniło. Niestety. Mówię niestety, no bo tak jak mówię, no myślę, że nie tylko mi to przeszkadza, że puszczam sobie pekkę, ona zamiast iść na obronę, to ona idzie sobie dookoła i niszczy wszystko po kolei, nie wiem. Może, no pewnie to jest trochę też i mój błąd, że nie wziąłem jakichś archerów. Tak byśmy wzięli sobie łuczników, no to trochę byśmy, że tak powiem, przebili to. W sensie wiecie, rozwalili tam po bokach i dopiero potem puścili pekkę, no ale jakbyśmy wzięli archerów, to nie mielibyśmy miejsca na tak dużo miejsca na pekkę. Jak widzicie, pekka robi robotę, bo tu zostało jeszcze. No, robi robotę w każdym razie. Stówy nie będzie, choć myślę, że jakbyśmy mieli więcej trochę czasu, to by było. No ale cóż, no. Słuchajcie, tak bywa. No po prostu mój błąd. Nie przewidziałem tego, że pekka zamiast pójść na obronę, to po prostu pójdzie sobie dookoła. Także mój błąd. Myślałem, że już tego w Clash of Clans nie ma, ale jak widzicie, jednak jest. 10 punktów mało, jakbym wiedział, to bym nie atakował. Later, still looking. Nie, nie chcę. Zobaczmy, co my zyskaliśmy. Do pasa zyskaliśmy, weźmy sobie ten. Mamy dalej 23 godziny ochrony, tak? A tak, mamy 23 godziny ochrony jeszcze. I zyskaliśmy coś za wygraną. Zobaczmy sobie dalej. Mamy milion bonusów za 4 gwiazdki, ale mamy też tutaj. Zobaczmy, może. Poczekajcie, ja sobie zobaczę, jak to wygląda. Bo ja straciłem pekki, dlatego. Dobra. Bo ja się tak patrzę, zastanawiam, o co chodzi. Dlaczego ja nie mogę tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wiecie co? Weźmy sobie parę smoków i parę tych archerów w razie czego. Weźmy sobie spele, zróbmy. To będzie raz, dwa, trzy, cztery i to. Dobra. I będziemy mieć. Co my tu jeszcze mamy? Możemy to ulepszyć? Nie możemy, ale to jest. O, to będzie nowe, więc to będziemy mogli ulepszyć. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nic za bardzo. O, Gulliver Potion kolejny. 10% faster. A co my w ogóle możemy zrobić z gemy? Za gemy możemy nic. Nie no, możemy dużo zrobić, ale nie są nam potrzebne, więc w sumie czemu nie? Kupmy sobie Gulliver Potion. Dobra. A, jeszcze zapomniałem, że przecież tutaj jest druga wioska. Ja w ogóle o niej zapomniałem. Poczekajcie. Można tutaj coś ulepszyć, bo ja już dawno tu nie wchodziłem, więc nie wiem. Poczekajcie. Upgrade'ować nie możemy. Free boost na 24 minuty. I co my możemy zrobić? Tutaj nic nie można za bardzo upgrade'ować. Co on mi sugeruje? Elixir Collector. To można. A, to działa też tutaj. No, a, dobra, dobra. Bo tak się zastanawiałem, dobra. Co my możemy zrobić? Może zaatakujmy sobie kogoś. Weźmy tak, tak. Dobra, no. I zaatakujmy sobie kogoś. Czekajcie, coś się pojawi. A, bo tutaj jest ten. Trzeba uważać, bo jest ten mortar taki dobry. Więc jak mortar trafi w naszych archerów, to mamy przewalone, że tak powiem. Zobaczymy, ale mortar zostanie rozwalony i to dosyć szybko i dobrze. A, jeszcze trzeba uważać na ten płomień, co do nas strzela, ale widzę, że on jest taki salwowy.
No ale nas sprzątną w sumie dosyć dobrze. Nie spodziewałem się za bardzo tego. Dobra, rozwalimy jeszcze tą armatę, czy nie? Ajajaj, myślałem, że jeszcze uda nam się, ale dobra. 59%, no średni wynik, zobaczymy later. Zobaczmy, jak jemu idzie, pewnie już mnie rozwalił do końca. No, tak myślałem, ale poczekajcie, jeszcze są jakieś tam mini szanse niby. Dobra, zaraz zobaczymy. A nie, już ma dwie gwiazdki. No to co z tego, że ma mniej procent, jak ma dwie gwiazdki, to nie. Przyznaję szczerze, że się w ogóle nie przygotowałem teraz do ataku, więc nie. To nie jest jakiś profesjonalny atak. Zresztą, tak jak widzieliście, to jest mój pierwszy taki atak. W sensie mój pierwszy powrót, że tak powiem, do gry po dłuższym czasie. Co my tu mamy? A, zdobyliśmy jakąś nagrodę. Jest to. Dobra. No i co? I w sumie to tyle. Jeśli byście chcieli więcej odcinków z Clash of Clans, to mogę pokazać. Aktualnie za dużo nie mam do pokazania, no bo pokazałem wam już moją wioskę. Pokazałem wam, że mam dużo tutaj surowców. No i na razie w sumie nie ma nic więcej do pokazania, bo zobaczcie, no bo już trzy są zajęte, bo upgrade'ujemy sobie łuczniczkę, upgrade'ujemy sobie wydobywanie czarnego eliksiru i upgrade'ujemy sobie zwykły pojemnik na eliksir. I w sumie to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.